To było 2,5 roku temu. Poznaliśmy się na Helu. Tak. Zuza przyjechała ze znajomymi na Półwysep i my się znaliśmy już wcześniej. W sumie przez wspólnych znajomych mieliśmy okazję kiedyś się poznać, ale nie znaliśmy się dobrze. Tak. A chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że ostatni raz na Helu byłam przed tym spotkaniem 15 lat temu, więc to było takie miejsce, gdzie bardzo chciałam pojechać i przypomnieć sobie, jak pięknie tam jest. Myślę, że Jarek daje mi duże wsparcie. Wsparcie emocjonalne, taką męską dłoń. Jest moim przyjacielem. Tak, na pewno. Wspiera mnie bardzo w moich marzeniach, dążeniach, celach. Myślę, że się dogadujemy. Tak. Zuza na pewno wprowadziła do mojego życia taką pozytywną energię. Ona ma w sobie taką naprawdę fantastyczną energię i taką też dużo spontaniczności. Pokazała też mi trochę świata, że za dużo podróżowała. Ja byłem tak trochę zamknięty w tym swoim świecie rodzinnym, pracy. Dużo razem podróżujemy, dużo razem zwiedziliśmy. Odmłodniałem trochę, mi się wydaje, nie? No tak. ale dużo podróżujemy razem i rzeczywiście myślę, że to jest taka jedna z rzeczy, które Zuza wniosła do mojego życia. Rozmowa na pewno. Ja... Kompromis, dochodzenie do kompromisu. A ja myślę, że jesteśmy osobami, które nie chcą się ze sobą zestarzeć, tylko chcą razem być wiecznie młodzi. I to jest taka wspólna cecha, która nas łączy i mam nadzieję, że nam to się uda. No myślę, że... Słoneczny. Tak. No myślę, no na pewno chcemy dużo podróżować, tak? I tak sobie wyobrażamy nasze życie, że chcemy ten świat zobaczyć z różnej strony i jest tyle jeszcze miejsc, destynacji, gdzie chcemy pojechać wspólnie, zobaczyć, posmakować, dotknąć, powąchać i myślę, że takiego życia oczekujemy. Myślę, że to jest taka nasza baza, to jest moje miasto rodzinne, tam się wychowałem i tam są moi przyjaciele, rodzina, natomiast no, chcemy być obywatelami świata, ale myślę, że to będzie nasza baza. No. Ja mieszkałam 10 lat w Stanach, w LA, więc to też w jakimś sensie jest mój dom, gdzie część mojego życia została. Myślę, że mamy parę takich miejsc na świecie, do których lubimy jeździć. Na pewno jest to właśnie LA, Marbella, Przymiasto. A gdzie wylądujemy na końcu, to nie wiem. Zobaczymy. Gdzie nas życie poprowadzi.